Dariusz, się kłaniam się Państwu. Program Punkt Widzenia Telewizji Dami, moim Państwa gościem, jest zgodnie z zapowiedzią z informacji Telewizji Dami Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Witam w studio. Mimo, że na dworze plucha, wiatr, zimno. Prawdziwa jesień. Prawdziwa jesień, taka angielska, prawda? Może nawet. Ale w radomskiej polityce samorządowej gorąco, panie prezydencie, gorąco. Chciałem powiedzieć, że ostatnia prosta przed drugą turą wyborów prezydenckich, można powiedzieć taka przedostatnia, bo ta ostatnia będzie w przyszłym tygodniu. Przyszły tydzień, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, skrócony, bo 1 listopada, potem drugi dzień zaduszny, trzeci to już cisza wyborcza i czwartego wybory. Bardzo to zawiłe. Ja postawię tezę może w prosty sposób, naprawdę to jest ostatnia prosta, 4 listopada, druga tura wyborów samorządowych i oczywiście po raz kolejny, szanowni Państwo, pamiętajcie, 4 listopada, druga tura wyborów prezydenckich w Radomiu. Od wtorku bezpartyjni udzielają poparcia dwóm kandydatom, czyli Wojciechowi Skurkiewiczowi, kandydatowi PiS na prezydenta Radomia. Tutaj Rafał Czajkowski z własnego komitetu wyborczego startował, ale bezpartyjny. I w środę Ryszard Fałek, kandydat stowarzyszenia Bezpartyjni Radomianie, udzielił panu poparcia. Tak, dziś pan Ryszard Fałek udzielił mi poparcia, jasno zadeklarował na wspólnym naszym briefingu, że odda na mnie głos. To serdecznie dziękuję panu radnemu, panu prezydentowi, bo przecież pan Ryszard Fałek zapisał się również w historii jako prezydent Radomia. No jeszcze jest radnym, tak? Jest radnym, mieliśmy okazję naprawdę współpracować przy wielu takich dobrych i ciekawych dla Radomia projektach. Natomiast ostatnio mieliśmy okazję również rywalizować o urząd prezydenta miasta. Jestem w drugiej turze, ale spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, znaleźliśmy coś, co nas łączy. Odrzuciliśmy to, co nas może ewentualnie dzielić. No i dzisiaj pan Ryszard Fałek udzielił mi poparcia. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i myślę, że 4 listopada wyborcy Ryszarda Fałka rozpatrzą to i udzielam również poparcia dla mnie. Nie jest dla pana zdziwieniem, że popiera pana Ryszard Fałek jako Ryszard Fałek, a nie Stowarzyszenie Bezpartyjni Radomianie? Proszę pamiętać, że Ryszard Fałek był kandydatem na prezydenta miasta i Ryszard Fałek jako mieszkaniec i kandydat na prezydenta mógł udzielić poparcia i to zrobił. Rafał Czajkowski, jak udzielał poparcia Wojciechowi Skurkiewiczowi, zaapelował do swoich wyborców: zagłosujcie 4 listopada na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Fałek tego nie zrobił. Ryszard Fałek udzielił mi poparcia jako on, jako kandydat na prezydenta, jako wieloletni doświadczony samorządowiec. I to jest naprawdę dla mnie bardzo cenne, bo ja znam poglądy pana Ryszarda Fałka. Nie zawsze się zgadzamy. My naprawdę przez Będzie panu przez brakowało wiele... Ryszarda Fałka w Radzie? Naprawdę przez wiele, wiele lat były projekty, były rzeczy, spieraliśmy się jawnie z prezydentem. Jedna z ważniejszych postaci w Radzie Miejskiej. Z panem Ryszardem Fałkiem, ale ja mam nadzieję, że to, że pana Ryszarda Fałka zabraknie w ławach Rady Miejskiej, to nie znaczy, że nie będziemy mogli korzystać z jego cennego doświadczenia. To naprawdę ceniony samorządowiec i ja wiem, że prezydent Radomia powinien korzystać z tej wiedzy, no już... jak i również z doświadczenia innych samorządowców, takich jak pan Jan Pszczoła, czy pan Ryszard Fałek. No, dziś już tak zasugerował, jakaś herbatka w gabinecie, ewentualnie jak pan wygra wybory, jakieś doradztwo. Nie, no okej, okay, no 7 kadencji, jeżeli dobrze pamiętam, był w Radzie Miejskiej i generalnie w radomskim samorządzie. Radom nie może sobie pozwalać na taki luksus, że tracimy z pola widzenia i doświadczenie i wiedzy takich ludzi, którzy przez wiele, wiele lat pracowali na rzecz naszego miasta. Może nie zawsze podejmowali dobre decyzje, bo nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, natomiast zawsze warto i ja to wiem z perspektywy tych 4 lat jako prezydent Radomia, że zawsze warto wysłuchać kogoś, kto może mieć niekoniecznie takie zdanie jak prezydent, może mieć krytyczne, ale na pewno może zwrócić uwagę na coś, czego nie bierzemy w takim codziennym pędzie i podejmowaniu decyzji, więc tacy ludzie są nam bardzo potrzebni i na taką rolę jestem również umówiony z prezydentem, panem radnym Ryszardem Fałkiem. Przez ostatni blisko rok wielu radnych miało inne zdanie niż pan w Radzie Miejskiej. O, panie redaktorze, taki szczególny wypadek, rok wyborczy, dużo emocji, dużo agresji, dużo też niemerytorycznych wypowiedzi, a dużo też takich mało rozsądku w pewnych podejmowaniu pewnych decyzji, jak chociażby jak chociażby ta, która mnie naprawdę najbardziej boli, czyli zablokowanie na
kilka tygodni tych środków unijnych w ramach programu Idziesz Klub Wielki Świat. Radni zablokowali te pieniądze dla młodych radomian, trzylatków, czterolatków, pięciolatków. Przecież nie były pieniądze dla prezydenta. Nie zrobili na złość mi, tylko zrobili na złość dzieciom, i które z tych pieniędzy mogły korzystać, więc no, takie decyzje też były podejmowane, ale umówmy się. Nowa kadencja, nowe rozdanie, skład Rady ale Miejskiej. Ale niekorzystne dla pana. Na pewno, jeśli chodzi o barwy polityczne. Tylko, panie redaktorze, ja wychodzę z założenia, że na wielką politykę i na szukanie tego, co nas łączy w polityce, to jest najlepszym miejscem jest Sejm i Senat. Natomiast w Radzie Miejskiej, proszę sobie wyobrazić, ale to mieszkańcy Radomia wybierają swoich sąsiadów de facto do tego, aby reprezentowali interesy konkretnych ulic, domów czy dzielnic. I oczekują od swoich reprezentantów, że będą działali przede wszystkim w interesie miasta, tak? Dokładnie tak. Jest, ustawa samorządowa jest jednoznaczna. Prezydent ma swoje zadania, Rada Miejska ma swoje zadania. Te dwa organy tak zostały zaprojektowane, że one muszą współpracować ze sobą, bo przecież są powoływane tylko w jednym celu, żeby rozwiązywać problemy miast i rozwiązywać problemy mieszkańców. Więc ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, że przy tym nowym rozdaniu, już po roku wyborczym, po wyborach, te emocje powinny, na pewno zostaną zastąpione taką merytoryczną pracą i współpracą. I ja z perspektywy 4 lat, kiedy współpracowałem z Radą Miejską, w której nie miałem większości, bo klub, który mnie popierał, nie miał większości. Przez te 4 lata do każdego projektu szukaliśmy większości ponadpolitycznej. I dlatego wpadłem na pomysł i zrealizowałem tę ideę powołania Komitetu Koalicji na Rzecz Zmian ponadpolitycznego, do którego zaprosiłem. Ale nie był pan zmęczony tymi przepychankami w Radzie przez ostatni rok? Bo ja odniosłem wrażenie, że też nieraz pan ma tego po prostu. Ale od tego jest Rada Miejska. Musimy usierać swoje poglądy. To nie jest tak, że musimy się wszyscy zgadzać. Nie no, mamy swoje poglądy i musimy te poglądy artykułować w sposób kulturalny, grzeczny i szukać wspólnych porozumień. Nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze, ale rady jeszcze kilkanaście lat temu trwały do późnych godzin nocnych i odbywały się naprawdę w atmosferze iście sejmowej, ale jak wspominają uczestnicy tamtych rad, to zawsze kończyły się konkluzywnie, bo radni szukali rozwiązań. I wydaje mi się, że ta nowa 5-letnia kadencja to właśnie będzie taki dobry moment, żeby poszukać rozwiązań na te problemy, które w tej chwili ma nasze miasto. W momencie, jak się okazało po 21 października po wyborach samorządowych, że Prawo i Sprawiedliwość ma 16 mandatów, Koalicja na Rzecz Zmian 11 plus jeden radny bezpartyjny, czyli ze Stowarzyszenia Bezpartyjni Radomianie, to Kazimierz Woźniak. Nie brakowało w internecie takich komentarzy, że o, jak wygra kandydat PiS, to będzie wreszcie spokój i nie będzie tych kłótni, będzie taka ciągłość, władza w Warszawie, tutaj władza w Radomiu, ale też nie brakowało i takich głosów, że dobrze jakby wygrał kandydat, chodzi tutaj konkretnie o pana, wtedy trzeba będzie właśnie znaleźć ten konsensus i będą wszyscy radomianie zadowoleni. Bo mi się wydaje, że przede wszystkim powinien wygrać kandydat, który chce kontynuować zmiany w Radomiu, bo rozpoczęliśmy pewien proces pod koniec roku 2014. Coś, na co ja umówiłem się z mieszkańcami. Chcemy zmian w Radomiu, Radom musi wreszcie gonić inne miasta polskie, inne miasta europejskie. Dziś jesteśmy z wielu rzeczy dumni. Te zmiany spowodowały to, że jesteśmy dumni z Radomia. Jesteśmy dumni, że buduje się najnowocześniejsza hala widowiskowo-sportowa i szansa na wielkie międzynarodowe imprezy sportowe, kulturalne i ekonomiczne. Jesteśmy dumni, że po wielu, wielu latach marazmu i takiego odsuwania problemów rozpoczęliśmy modernizację i rewitalizację miasta kazimierzowskiego. Jesteśmy dumni z tych decyzji, jesteśmy dumni z Radomskiej, że przywróciliśmy godność Radomskiemu Czerwcowi i też jesteśmy dumni z tego, że wreszcie udało nam się wpisać Radom we właściwe miejsce w historii Polski, bo w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności. I to wszystko zrobiliśmy dzięki tym zmianom, które zrealizowałem wspólnie z mieszkańcami przez te ostatnie 4 lata. Więc Radom potrzebuje prezydenta, który będzie kontynuował zmiany, który będzie zmieniał Radom, dzięki czemu będziemy dumni z naszego miasta i będziemy gonić inne miasta europejskie. I tutaj, panie redaktorze, dlatego te wybory 4 listopada są tak ważne, bo albo te zmiany będziemy realizować i w dalszym ciągu rozwijać nasze miasto, albo po prostu kawałek po kawałku te zmiany będziemy cofać i zatrzymywać. Chyba znamy już wyniki do sejmiku Mazowsza.
Tam chyba jest jeden głos różnicy i Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości. Nie, z informacji, które posiadam, myślę, że oficjalnych, wprost wynika, że w dalszym ciągu w Sejmiku Województwa Mazowieckiego będzie rządziła koalicja Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmierzam, więc w tym momencie... A gdzie są realne pieniądze? Realne pieniądze są oczywiście w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, bo panie redaktorze, przed nami jeszcze wiele, wiele miesięcy trwania tej nowej perspektywy, finansowej środków unijnych i my chcemy powalczyć realnie teraz o pieniądze na ten RIT zdrowotny, bo udało nam się pozyskać pieniądze na kamienicę de Skurów, czyli rewitalizację miasta kazimierzowskiego, trasę NS i wiele, wiele innych projektów, co dało taką okrągłą kwotę ponad 500 000 000 złotych środków zewnętrznych, które pozyskaliśmy na realizację inwestycji o wartości 921 milionów złotych. I tam są naprawdę realne pieniądze, ale trzeba współpracować ze wszystkimi, trzeba wyciskać, mówiąc brzydko, pieniądze z każdego źródła. I przez te 4 lata, legitymując się tą wartością ponad 500 000 000 złotych, to w te pieniądze wchodzą takie inwestycje jak modernizacja Wojska Polskiego, budowa hali widowiskowo-sportowej. Wiele to są pieniądze pozyskane z rządu, ale też pieniądze pozyskane z Sejmiku Województwa na wspomnianą kamienicę de Skurów i wiele, wiele innych rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca panu, że pan nie potrafi rozmawiać o tych pieniądzach wspólnie. Nie umie się pan dogadać. No jest taki zarzut kierowany. Najlepszy dowód to te 500 000 000 złotych przez te 4 lata. To są realne pieniądze zewnętrzne pozyskane. Czy pan, panie redaktorze, wierzy w to, że pozyskałbym takie pieniądze, gdybym nie prowadził polityki otwartości i współpracy ze wszystkimi, którzy dysponują takimi pieniędzmi? No nie, tak się nie da rządzić. Realnie pokazaliśmy, że możemy zmieniać Radom, możemy być dumni z naszego miasta, ale zrobimy to tylko wtedy, kiedy będziemy współpracować z rządem, z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego. Z rządem współpraca i z Radą Miejską w Radomiu. Współpraca z rządem przebiegała wprost modelowo. Za czasów rządu Ewy Kopacz pozyskaliśmy pieniądze zewnętrzne na budowę hali widowiskowo-sportowej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier Mateusz Morawiecki, 2 wielkie w Radomiu inwestycje, czyli modernizację Wojska Polskiego i lotnisko. Samorząd województwa, kamienica de Skurów i trasa NS. I takich przykładów można mnożyć. Po prostu wykorzystaliśmy każdy dzień, każdy miesiąc do tego, aby wspólnie zmieniać nasze miasto i wspólnie pozyskiwać pieniądze zewnętrzne. Ryszard Sławek już się określił, z kim pan będzie jeszcze rozmawiał o poparciu? Bo na pewno z kimś pan będzie rozmawiał, bo już rozmawia. Od 4 lat rozmawiam z każdym mieszkańcem Radomia i panie redaktorze, te niemalże 40 tysięcy głosów to najlepsza, wydaje mi się, rekomendacja do tego, że potrafię rozmawiać, potrafię współpracować i potrafię wytyczać pewne cele, do których wspólnie dążymy. Dziękuję serdecznie za każdy z tych głosów, ale szanowni państwo, wspólnie wygraliśmy pierwszą turę, natomiast nie zapominajmy, żeby wygrać wybory, musimy wygrać drugą turę, a ta druga tura 4 listopada i serdecznie po raz kolejny proszę o państwa poparcie. Proszę o poparcie dla projektu kontynuacji zmian w Radomiu, tak aby w roku 2023 powiemy, Radom jest jeszcze przyjaźniejszy, Radom jest miastem, w którym żyje się jeszcze lepiej, miastem, o którym będziemy mogli powiedzieć i mieszkamy w mieście prawdziwie europejskim. Chciałem zapytać, bo jakie patenty jeszcze i ciekawe rzeczy nas spotkają w tej trwającej jeszcze kampanii wyborczej przed drugą turą z pana strony, bo już gdzieś wyjechały na ulicę Radomia skórkowozy. Kilka dni przed nami, kilka na pewno ciekawych i dobrych informacji dla Radomian, ale nie wynikających tak wprost z kampanii wyborczej, ale pewnie z bieżącej pracy. Bo i tak mamy ją skróconą przez 1 listopada Natomiast ja deklaruję, tak jak 4 lata temu rozpoczynałem swoją kadencję, 2 czy 3 lata temu, tak teraz jestem do dyspozycji mieszkańców. Rozmawiamy na ulicy, w galeriach handlowych, na targach i wypracowujemy jak najlepsze rozwiązania, bo wiem, że musimy być dumni z naszego miasta. Nie możemy sobie pozwalać na to, żeby Radom był miastem, o którym mówi się tak jak poseł Marek Suski, który powiedział, że Radom jest dobrym miastem, bo jest 100 km bliżej do krajów afrykańskich. Musimy walczyć z takimi stereotypami, bo jesteśmy miastem ludzi dumnych i jesteśmy z naszego miasta zadowoleni i dumni. To był punkt widzenia Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia, który 4 listopada będzie ubiegał się o reelekcję. Dziękuję za rozmowę, za wizytę.
w naszym studio. Przypominamy, 4 listopada, druga tura wyborów prezydenckich w Radomiu. I tutaj jest apel do wszystkich. Idźmy na wybory. Idźmy koniecznie. A my oczywiście widzimy się w programie Punkt Widzenia już w czwartek o stałej porze. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.